No i ponownie witamy naszych słuchaczy. Dzisiaj nasze plenerowe studio na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Nasz kolejny gość w naszym studiu, pan Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Łukasz to pracownik Sępoleńskiej Biblioteki, no dodatkowo autor książek o kraju. No właśnie, ze swoją tutaj najnowszym dziełem, publikacją. Zeszłorocznym chyba dziełem, prawda? Jest to kraj, na jakiej nie znamy. Ludzie, dziwne miejsca, zbrodnie i miłość, wojna i pokój, a także wampiry i masoni? Wampiry na krainie? Oczywiście. Co te wampiry robiły na krainie? Wampiry, nie jest to w zasadzie nic niezwykłego tutaj na Pomorzu. Wiara w wampiry kiedyś była dosyć powszechna. Akurat te treści związane z wampirami wiążą się ściśle z miejscowością Zamartę, która jest położona troszeczkę na północ od Sępólna Krajeńskiego. No nazwa sugestywna dosyć. Zamartę. Tak. I w książce jest opisanych kilka historii, które wiążą się właśnie z wiarą w wampiry pochodzących z tamtego regionu, ale tutaj wszystkich zainteresowanych chęcią odesłałbym właśnie do tej książki. Miejscowość Zamarty to chyba kilkanaście kilometrów na północny zachód od Sępólna. Dokładnie tak. Ale chciałabym jeszcze zapytać, czy coś o tych wampirach możemy znaleźć na przykład w cyfrowym archiwum tradycji lokalnej, które znaleźć można na stronie internetowej biblioteki? W cyfrowym archiwum tradycji lokalnej nie, ponieważ ta kwestia wampirów to są dzieje już dosyć zamierzchłe. Natomiast cyfrowe archiwum tradycji lokalnej opiera się głównie na materiałach dostarczanych przez mieszkańców, fotografie, dokumenty, więc najstarsze materiały, jakie posiadamy, pochodzą z początku XIX wieku, kiedy ta wiara w wampiry, ona jeszcze oczywiście tutaj wśród mieszkańców, zwłaszcza regionów wiejskich, była, natomiast nie była aż tak rozległa, tak duża, intensywna, jak jeszcze w wiekach wcześniejszych. No ale można na przykład przejrzeć mapę krajeńską. Tak, można. Również do tego zachęcamy. Mapa powstała już jakiś czas temu dzięki działalności właśnie naszej biblioteki. Ta mapa opiera się w dużej mierze na materiałach zgromadzonych w cyfrowym archiwum tradycji lokalnej. Jej celem jest pokazanie mieszkańcom, jakie to ciekawe miejsca w terenie można znaleźć, jakie to anegdoty z tymi miejscami się wiążą, jakie ciekawe. No właśnie, jakie to ciekawe miejsca można znaleźć? A na przykład z Placem Wolności, czy coś tutaj można jakiegoś... Oczywiście, historia Sępólna Krajeńskiego jest bardzo bogata i bardzo ciekawa tutaj w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy. Teraz spoglądam... Bo tak naprawdę to jest nigdy dzisiejszy rynek, tak? Tak. Teraz spoglądam sobie właśnie na pomnik ofiar II wojny światowej. Dokładnie. Natomiast wcześniej w tym miejscu znajdował się Kościół Ewangelicki. Pod koniec lat 40. ubiegłego wieku dopiero podjęto decyzję o jego rozbiórce, więc żyją jeszcze mieszkańcy Sępólna, którzy pamiętają, którzy widzieli ten obiekt. I jest wiele ciekawych historii związanych właśnie z Kościołem Ewangelickim. I mniej chlubnych, i bardziej chlubnych. I również jeden ze znaczników na tej mapie dotyczy tego miejsca. Pozostałe dotyczą chociażby cmentarza żydowskiego Kirkutu, po którym zostały już w zasadzie odpryski. Jeżeli ktoś zawędruje na ulicę Jeziorną nogą czy kijem, trochę tą trawę na boki położy, może natknie się tam na jakiś fragment, ten macew. To wszystko na... Czyli historia Sępólna trochę przypomina historię Nakła nad Notecią, miasta trzech kultur, prawda? Tak. Polacy, Niemcy i Żydzi tak mieszkali obok siebie. No i współżyli. No ale jeżeli już jesteśmy na krainie, no to muszę zapytać również o Gowarę Krajeńską, która jest tutaj no niezwykle rozpropagowywana za pomocą czy to testów, czy dyktanda. O co chodzi? W tym roku po raz pierwszy miało miejsce regionalne dyktando z elementami Gwary Krajeńskiej. To dyktando zostało przygotowane m.in. przed panią profesor Jowitę Kęcińską-Kaczmarek, która jest znaną w regionie propagatorką tej gwary. I kto w tym dyktandzie mógł wziąć udział? Każdy. Każdy, kto tylko miał ochotę sprawdzić się, mógł wziąć udział w tym dyktandzie. Tak, nagrody były cenne. Był to zestaw walizek. Oczywiście trafili się śmiałkowie, którzy podjęli wyzwanie. Zwyciężczynią... Pamięta pan jakieś pytanie? Nie, ja przyznam, że... Ale pani dyrektor, pani dyrektor tak, może jeszcze powiedzieć jakieś pytanie? Ja powiem tak.
chodziło nam o to, żeby to był dyktando regionalne z elementami gwary krajeńskiej. I to było dwuczęściowe zadanie. W pierwszej części uczestnicy zmagali się z wszystkimi pułapkami językowymi, interpunkcyjnymi, z zasadami ortografii. Tam no, było naszpikowane mnóstwo takich pułapek ortograficznych. Natomiast w drugiej części uczestnicy tego dyktanda, uczestnicy otrzymali tekst oryginalny i mieli z niego wybrać znaczenia gwarowe i ich współczesne odpowiedniki. I to chyba było taka najzabawniejsza część, bo to... Cóż to nam... i mistrzem ortografii w naszym terenie została pani Joanna Łangowska, której ponownie gratulujemy. Uczestnicy mieli bardzo zróżnicowaną ilość błędów, a pani Łangowskiej przytrafił się tylko jeden. Wielkie gratulacje. O, mamy mistrza, też gratulujemy. Mamy mistrza. W przyszłym roku kolejna edycja? Tak planujemy, żeby w przyszłym roku była kolejna edycja, ale też chcemy na przyszły rok już teraz zapowiedzieć kolejny, piąty test z historii miasta. Czyli nie tylko ortografia, nie tylko język polski, ale również nasza ciekawa historia krainy. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym plenerowym studiu. Naszymi gośćmi była pani dyrektor Sępońskiej Biblioteki Grażyna Kędzierska i pracownik Biblioteki Łukasz Jakubowski. A my zapraszamy na wiadomości, bo za chwilę wybije 12:00.